Warto wiedzieć więcej. Pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych przez cały tydzień prowadzi akcję skierowaną do osób ubezpieczonych. Ta grupa klientów ZUS, jak wynika z danych, ma najmniejszą wiedzę na temat odprowadzania składek, które przekładają się później na świadczenia wypłacane przez zakład. Dni ubezpieczonego organizowane są po raz pierwszy. Przez cały tydzień od 8 do 12 października klienci mają okazję uzyskać wszelkie informacje dotyczące naszych emerytur i rent. Petenci Wałbrzyskiego Oddziału ZUS mogą sprawdzić m.in. dane zawarte na indywidualnym koncie. Warto dowiedzieć się, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych oraz czy poprawnie przekazuje za nas składki, co będzie miało znaczenie, gdy staniemy się świadczeniobiorcami. Jest to bardzo istotne, ponieważ młode osoby urodzone po 68 roku mają obowiązek przynależności do otwartych funduszy emerytalnych, a tam jest ubezpieczenie typowo kapitałowe, czyli przekazuje ZUS składkę tylko wtedy, jeśli składka jest przez pracodawcę wpłacona. Możliwości dowiedzenia się o stanie naszego konta jest parę. Ubezpieczony może zrobić to za pośrednictwem infolinii ZUS, poprzez bezpośredni kontakt z placówką lub korzystając z internetu, logując się do platformy usług elektronicznych. Może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki, czy odprowadza je od właściwej podstawy i przede wszystkim, czy w ogóle zgłosił nas do ubezpieczenia społecznego. Także serdecznie zachęcamy do tego, żeby przyjść tutaj do nas, zarejestrować się na portalu i złożyć wniosek o profil zaufany, czyli bezpłatny podpis elektroniczny, którym będziemy się posługiwać w kontaktach z ZUS. Co jeżeli okaże się jednak, że zapisy na koncie nie zgadzają się z danymi, które otrzymywaliśmy na umowach i rachunkach? Wtedy należy złożyć reklamację do ZUS o tak zwane postępowanie wyjaśniające. Jeśli nie zgadzają się dane, na przykład adresowe, dane ewidencyjne, należy do swojego płatnika się zgłosić, żeby złożył korektę tych danych. Na przykład młoda kobieta wychodzi za mąż, zmienia nazwisko, też powinna mieć już to nazwisko zmienione w dokumentach ZUS-u. Jeśli się okaże, że pracodawca nie zapłacił składek, to ZUS prowadzi tak zwane przymusowe dochodzenie składek. Taka formuła jest uprzywilejowana, a należności wobec ZUS są egzekwowane od zatrudniającego przed innymi zobowiązaniami cywilnoprawnymi. Wtedy należne składki zostaną w całości przypisane do konta osoby ubezpieczonej.